Cześć, jestem Klaudia, to kanał, No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Gaz syntezowy wykorzystywany jako surowiec wielu synteza organicznych to mieszanina CO plus H2. Otrzymuje się go m.in. w reakcji węgla z parą wodną. O ile gramów pary należy użyć w reakcji chemicznej, aby uzyskać 100 dm3 gazu syntezowego w warunkach normalnych. Wynik podaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Dobra, mamy... Reakcję syntezy węgla, czyli węgiel, plus para wodna. para wodna. to oczywiście jest woda, tylko że w innej postaci. I otrzymujemy to. CO plus H2. Z tej strony jest jedno C, tu jest jedno C, dwa wodory, dwa wodory, tlen i tlen. Czyli nie mamy tutaj współczynników stechiometrycznych. Zapisujemy sobie, że mamy tutaj uzyskać 100 decymetrów sześciennych gazu syntezowego. Czyli z tej strony będziemy mieć 100 decymetrów sześciennych. Ok, jak my tutaj to zaczynamy? Musimy tutaj się czymś posiłkować. Najlepiej się posiłkować zawsze masą cząsteczkową, czyli policzymy sobie tutaj masę cząsteczkową tego i otrzymamy. Tutaj jest jeden, więc nie wymnażamy tego jakoś specjalnie. Przechodzimy do układu okresowego pierwiastków chemicznych i znajdujemy masę atomową wodoru i wymnażamy ją razy dwa. Plus masa tlenu. Dodajemy, otrzymujemy 18 unitów. 18 unitów, czyli 18 gramów. Tak? I będziemy tutaj zapisywać, że mamy ta woda, czyli 18 gramów to. I tutaj mamy 1 mol CO i 1 mol H2, czyli łącznie z tej strony mamy 2 mole gazu. Czyli zapisujemy sobie 2 razy wartość stała. 2,24 decymetry sześcienne. Czyli będziemy mieć tutaj X. Hop. I z tej strony te 100 decymetrów sześciennych. To, co jest po skosie do x ląduje w mianowniku, po drugim skosie do licznika. x to 18 razy 100 przez, wymnażamy, 44,8. Wymnażamy górę, dzielimy na dół, to 40,2 gramy wody. I zapisujemy odpowiedź, że do reakcji użyto 40,2 gramy pary wodnej. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, i no i już.